zmiany mikroklimat, który przy zachowaniu określonej temperatury i wilgotności w granicach normy sprawia, że on jest w stanie w niebagatelny sposób wpływać na nasze zdrowie. Oczyszcza nam drogi oddechowe, nie tylko z wirusów, bakterii, ale przede wszystkim z grzyba. Nasze organizmy są bardzo niestety coraz bardziej zagrzybione z powodu zachwiania naturalnej flory jelitowej. A ta z kolei jest zachwiana z powodu niestety tego, co jemy. W większości przypadków. Nie z powodu może marchewki, ale z powodu tego, w jaki sposób ona jest hodowana i co jest tam do niej dodawane, czyli z powodu tych wszystkich dodatków, które bardzo niszczą naszą naturalną florę jelitową. Słone powietrze jako jedyne jest w stanie zabić grzyba, tak naprawdę. Czyli generalnie powietrze w jaskini oczyszcza nasze drogi oddechowe, powiększa pojemność płuc, powiększenie pojemności płuc wpływa na lepsze dotlenienie naszego mózgu, co z kolei poprawia koordynację całego naszego organizmu. Nie każdy ma wieliczkę w zasięgu ręki, nie każdy może do niej wyjechać, ale dzięki temu, że tutaj mamy takie małe miejsce na miastkę, wieliczki może nawet więcej, to są też tężnie. Nie wszystkie pierwiastki, mało kto z nas wie, uwalniają się z postaci stałych. Takie mini tężnie, które są w jaskini, czyli ciepła postać solanki, sprawia, że pewne pierwiastki uwalniają się również z postaci płynnych, w związku z powyższym to powietrze jest takie bardziej komplementarne. Jak na przykład jod, brom czy krzem uwalnia się tylko z postaci spłynnych i stąd one też są wewnątrz. Nie wspomniałam jeszcze o jednej ważnej rzeczy, o domineralizowaniu naszego organizmu. Większość pokarmów, które spożywamy zwyczajnie, są pozbawione wszelkich minerałów i pierwiastków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. A wdychając to powietrze, sprawiamy, że poprzez drogi oddechowe dostarczamy te wszystkie niezbędne minerały, pierwiastki do naszych wewnętrznych organów. I właśnie efektem końcowym jest to wzmocnienie odporności, bo każdy nasz organ jest silniejszy, mocniejszy, dostał tego, co potrzebuje, a ta całość, nasz organizm jest takim zespołem powiązanym. Jeżeli jeden zaczyna funkcjonować nie tak, jak należy, w związku z tym efektem jest nasze zaburzenie często, czy to czynności senne, czy to właśnie tym, że łapiemy szybko infekcję. Temat jest bardzo szeroki i bardzo trudny i bardzo w sumie niebezpieczny, bo niesie ze sobą zagrożenia nie tylko dla naszego zdrowia, ale przede wszystkim dla gospodarki, dla całego sektora rolnego to raz, ale przede wszystkim polityki żywieniowej, nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. A temat ten zwie się GMO w skrócie, a GMO w rozwinięciu oznacza genetycznie modyfikowane organizmy. I co to jest w ogóle za sprawa? O co tutaj chodzi? Słyszymy wszędzie, którzy się interesują tym tematem, gdzieś tam w mediach czasem mamy przecieki, że GMO, w ogóle o co chodzi, genetyczne modyfikacje, przecież to jest od dziesiątek lat znana sprawa, no przecież mamy nektarynkę, mamy pszenżyto i takie tam produkty, to przecież to jest właśnie GMO i wszyscy to jemy i dlaczego się buntujemy. No więc chciałabym obalić ten mit. To nie jest prawda. GMO to nie jest nektaryna, ani to nie jest pszenżyto, ani tego typu produkty, które powstają w zupełnie inny sposób. Mianowicie to, co spożywamy od wielu lat, właśnie mamy na rynku naszym polskim, w postaci tego typu tworów, są to po prostu organizmy, które powstają na skutek zapylenia krzyżowego. A co to znaczy? To znaczy, że naukowcy badają przez wiele, wiele, wiele lat, naprawdę są to długie i żmudne prace i badania, i zapylają spokrewnione ze sobą organizmy nawzajem i patrzą, co z tego wyrośnie. Jeżeli wyrasta roślinka o cechach pożądanych, czyli takich, które byśmy chcieli potem dalej w produkcji zastosować, że tak powiem w cudzysłowie, tę roślinkę się wybiera, się rozmnaża i tak w skrócie absolutnym po prostu się ją w postaci nektarynki, gdzie powiedzmy następują zapłodnienia pomiędzy spokrewnionymi, załóżmy śliwa, brzoskwinia, ja tak nawet w tej chwili dokładnie nie wiem, tylko tak sobie mówię w tej chwili i patrzą, jeżeli powstaje owoc, który nas satysfakcjonuje, ma pożądane cechy, bo jest smaczny, soczysty, ładny i tak dalej, jest dalej rozmnażany i przekazywany już do produkcji. Natomiast GMO jest to zupełnie inna sprawa. Mianowicie w GMO, czyli genetycznie modyfikowanych organizmach, jak sama nazwa wskazuje, chodzi o geny. I robimy to zupełnie inaczej. To znaczy, badamy pewne organizmy, że mają cechy pożądane, które byśmy chcieli, żeby miały również inne.
I wówczas wyjmujemy z tych organizmów pewne sekwencje genowe, które są odpowiedzialne dokładnie za te cechy, przy czym ten proces nie jest dziś jeszcze na tyle rozpoznany, żeby faktycznie był dokładny. To znaczy wyjmujemy przybliżone sekwencje genów, które chcemy, żeby reprezentowały daną cechę w innych organizmach i wszczepiamy ją do zupełnie innych, niespokrewnionych z tamtym organizmem, co w naturze w ogóle nie miałoby miejsca. Bo to jest coś takiego, że wszczepiamy na przykład gen jakiejś bakterii do rośliny albo gen szczura do sałaty. No takie zupełnie abstrakcyjne rzeczy, które w naturze się nie mogą wydarzyć. No po prostu pewne rzeczy między królestwami, czyli zwierzętami, roślinami nie zachodzą, te krzyżówki. I teraz dlaczego dotyczy to nas? Nas to dotyczy również, ponieważ na terenie Unii Europejskiej mamy przyzwolenie zgodnie z zarządzeniem Unii na dwie tego typu rośliny. To znaczy Unia Europejska zezwala na uprawę kukurydzy genetycznie modyfikowanej, która ma znacznik MON810 i ziemniaka Amflora. To jest, są dwie rośliny genetycznie modyfikowane, które można uprawiać teoretycznie w Unii. I teraz, oczywiście jest ich bardzo wiele, ale to wszystko jest w Ameryce. Europa dopuściła tylko te dwie roślinki. I teraz każdy kraj, który ma głowę na karku, broni się przed wpuszczeniem tych roślin na swój teren, jak powiedziałam, nie tylko ze względu na zdrowotność i szkodliwość tychże, no, niesprawdzoność tak jakby, że tak powiem. Natomiast przede wszystkim jednak chodzi o sprawy gospodarcze tutaj. To znaczy, chodzi o to, żeby nie zapanowały korporacje rynkiem i sektorem rolnym na terenie Europy. No bo wiadomo, do czego to prowadzi. Mamy takich przykładów całe mnóstwo. Dlatego, że cała Ameryka Północna, Południowa, czyli na przykład przede wszystkim Argentyna, Brazylia, opanowane są przez korporacje, która nazywa się Monsanto i jest producentem nie tylko roślin genetycznie modyfikowanych, ale również chemii, sławnego Roundupu na przykład, który jest wysoce toksycznym herbicydem, a stosowanym powszechnie właśnie przez gospodynie domowe na kwiatki tam i różne niepożądane ziółka, że tak powiem, w ogródkach. Nie należy tego robić, od razu powiem, tylko stosować najlepiej jakieś inne alternatywne metody, a nie chemiczne, bo po prostu prowadzi to do zatrucia danego regionu, że tak powiem, i rośliny, które potem ewentualnie będziemy spożywać. Płatki śniegu mają podobny kształt. To są wszystko bardzo perfekcyjne, sześcioramienne gwiazdki. I co najdziwniejsze, każdy z tych płatków śniegu jest inny, ma inny rysunek. A przecież ich jest niezliczone, ich są niezliczone ilości. Czyli jest coś cudownego w tym, co jest związane z wodą, która występuje w różnych stanach skupienia i ma tak wyróżniające się właściwości w stosunku do innych płynów. Na przykład płatki śniegu powstają w atmosferze na wysokości kilkunastu kilometrów w temperaturze od minus 12 do minus 17 stopni Celsjusza pod wpływem ciśnienia i tych warunków, które tam są. I Masaru Emoto właśnie jak zaczął się przyglądać tym kryształkom, jaki one mają rysunek i czy w ogóle powstają, to okazało się, że woda reaguje na różne sygnały ze środowiska. Woda reaguje na muzykę, tu ukłon w stronę twoją, woda reaguje na słowa, woda reaguje na różne, na przykład ilość substancji chemicznych, które ją zanieczyszczają. I albo daje tak piękne kryształy jak ten, albo daje takie bohomazy jak to. Prawda? I na przykład bardzo źle reaguje woda, a woda jest w nas, więc powinniśmy naprawdę zważać na to, co mówimy i o czym myślimy. Nie wypowiadać żadnych wulgarnych słów, nie powiadać żadnych kategorycznych ocen, ani czegoś takiego. Dlatego, że w ślad za tym woda, która jest w nas, w dużej mierze właśnie wodą taką żywą, strukturalną, która daje takie kryształy, może cierpieć po prostu. A tym samym to rujnuje nasze samopoczucie, nasze zdrowie, nasze emocje.
Więc ja tutaj posłużę się taką radą, którą sformułował Gandhi dla swojego narodu. Wodę gryź, a pokarmem przepijesz. Jest to wskazówka, jak powinniśmy jeść, jak powinniśmy pić. Powinniśmy pić małymi łyczkami, powolutku, a każdy kęs spożywienia powinniśmy gryźć tyle razy, żeby on był papką. Bo chociażby dlatego, że nasz żołądek nie ma zębów. Tutaj są zęby i trzeba je po prostu wykorzystać. Najważniejszymi parametrami wody to jest na przykład parametr pH wody. Wiemy o tym, że pH naszej skóry to jest około 5,5, że pH naszej krwi to jest około 7,3-7,4. To jest parametr mówiący o kwasowości lub zasadowości danych roztworów. To, jak bardzo ważna jest to parametr, wynika na przykład z tego, że jeżeli nasza krew osiągnie pH 7,2, to już jesteśmy chorzy na chorobę, która się nazywa kwasica. Natomiast jeżeli pH krwi spadnie do 7,0, to oznacza naszą śmierć. Zauważcie Państwo, jak jest wąska granica życia i śmierci. Oczywiście mamy cudowny organizm, który tego pilnuje. Pilnuje, pobierając z wszelkich rezerw wszystkie elektrolity, które są elektrolitami odkwaszającymi, czyli zasadotwórczymi. W ten sposób, jeżeli my odżywiamy się nieświadomie i pijemy wodę, która jest wodą kwaśną, efekty są takie, że z biegiem lat występują u nas choroby wynikające z braku wapnia, magnezu, sodu i potasu. Czyli wszystkie osteoporozy, wszystkie kłopoty z układem nerwowym itd., itd. Drugim parametrem bardzo istotnym jest parametr, w skrócie redox. Jest to parametr wskazujący na właściwości utleniająco-redukcyjne wody. O co chodzi? Chodzi o to, że woda składa się generalnie z wodoru i z tlenu. Tlen w tym związku ma właściwości utleniające, a wodór redukcyjne. I zależnie od tego, jak obchodzimy się z wodą, to woda stanowi dla naszego organizmu utleniacz, czyli jest dla nas szkodliwa, powoduje szybsze starzenie się i niszczenie, większe ryzyko niszczenia komórek. Natomiast woda może być przeciwutleniaczem, czyli to, o co się bijemy, na przykład spożywając różne produkty reklamowane jako źródło antyoksydantów, przeciwutleniaczy. Co się okazuje? Że ten parametr redox z kolei jest mierzony w miliwoltach. I wody, które są generalnie w sprzedaży, mają ten parametr na poziomie plus 250 miliwoltów. I ten plus oznacza, że one są utleniaczami. Natomiast coraz mniej na świecie jest naturalnych złóż wody, które mają ujemny redoks. Ten ujemny redoks świadczy o tym, że woda jest przeciwutleniaczem. Trzecim parametrem jest napięcie powierzchniowe. Ono przekłada się na to, czy woda, którą mamy do użytku domowego czy do picia, jest wodą twardą czy miękką. Nie muszę paniom mówić, że w wodzie twardej się gorzej wszystko pierze, płucze, myje włosy i tak dalej, prawda? Natomiast woda miękka generalnie jest bardziej związana z wodą źródlaną, natomiast wody mineralne są z reguły bardziej twardymi wodami. Jak to się z kolei przekłada na to, co się dzieje w naszym organizmie? Żeby woda dostała się do komórek, to ona musi mieć mniejsze napięcie powierzchniowe, żeby pokonała bariery błony komórkowej. Wtedy w komórce może się woda wymienić, bo naturalne procesy, które dzieją się w komórce, są procesami z jednej strony zakwaszającymi komórkę, a z drugiej strony procesami takimi, gdzie produkuje się duża ilość wolnych rodników tlenowych, szczególnie
tam, gdzie są mitochondria, czyli elektrownie komórkowe, które, gdzie są spalane wartości odżywcze, takie jak białka, węglowodany, tłuszcze, i tam powstaje dużo wolnych rodników tlenowych. Więc żeby komórka zachowała swoją dobrą kondycję, trzeba jej umożliwić to, żeby te szkodliwe czynniki typu nadmiar kwaśnych jonów i nadmiar wolnych rodników, żeby mogły się wydostać. Czyli ona musi się wypłukać, bo wszystko w organizmie jest rozprowadzane i jest opakowywane przez wodę, czyli jest zwilżane. Ludzie myślą, że jak piją herbatę, kawę, jak piją jakieś napoje, że oni uzupełniają wodę w organizmie. W bardzo minimalnym stopniu, niestety. Jeżeli my chcemy na przykład, żeby nam się dobrze płukał przewód pokarmowy, to możemy zrobić to tylko wodą. I to dobrą wodą. Filtry i wodociągi dbają o to, żeby ta woda, żeby jej nie zakwasić, tej wody. Dlaczego? Bo wtedy będą musieli częściej rury wymieniać. Więc ten parametr pH wody w wodociągu jest przybliżenie ok. On jest od 7 i powyżej. Natomiast jest to woda strasznie zanieczyszczona i jest ona jest utleniaczem, czyli ma beznadziejny redoks. I nie ma, nie ma zniszczoną strukturę krystaliczną. Generalnie jak woda sobie radzi z tym, co ludzkość jej zrobiła, szczególnie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat? Woda przede wszystkim od zawsze ma szansę oczyszczać się wtedy, kiedy zmienia stan skupienia. Najbardziej optymalnymi sytuacjami jest to, jak jest burza. Kolega, który ma taki filtr z rozproszoną osmozą i lekkim mineralizatorem, wrzucam do niej saszetkę zawierającą sproszkowany koralowiec Sango. No oczywiście, nie wiem dlaczego lekarze nie mówią tak, o takiej prostej rzeczy jak przygotowanie sobie talerza z posiłkiem, z miłością i stanowczością. Na takim talerzu będzie to, co ja mam zjeść. Tyle? No może jeszcze pół kanapki. No dobra, może jeszcze to. A nie, tego za dużo mam. No dobra. I na tym talerzu leży to, co ja sobie zalecam zjeść na śniadanie, kolację, obiad. No tyle, nie tyle. Można po aptekarsku sobie wymierzyć, ale z miłością i stanowczością. I ani grama więcej. Nie dojadać potem, nie dobierać. To jest taka prosta sztuka. Przypominam Państwu, kto nie zna mojej ukochanej nauczycielki, jednej z moich wielu cudownych nauczycieli. Luiza mówi o tym, jak chorobą lub jakąś wadą, jak problemem organizmu wyraża się nasza niespełniona psyche. Otyłość często symbolizuje lęk i wskazuje na potrzebę ochrony, nadwrażliwość. A co mamy robić? Wzywać Boga, afirmować. Chroni mnie boska miłość, jestem zawsze bezpieczna i pewna, bezpieczna. Prawda? Afirmacje, czyli te fajne myśli, ciepłe myśli pod swoim adresem, jak one to wszystko ratują i pomagają. W każdym razie fiasko cud diet polega na tym, że my leczymy nałóg. A jak można leczyć nałóg, to znaczy, żeby się miał dobrze. Głaszczemy po głowówce, leczymy nałóg, prawda? Zamiast sięgnąć do przyczyn. Psychicznie znaleźć miłość, dopieścić się, prawda? Jeżeli nam nie wyszło z partnerem, z partnerką, to widzieć, nie gubić przyjaciół wokoło. Przyjaciółek, przyjaciół i tego, co pięknego daje Bóg i daje świat, prawda? I żeby nie wciskać sobie gwałtem jakiejś tortury bez wewnętrznej zgody, bo wewnętrzna zgoda nasza jest najważniejsza. Bez wewnętrznej zgody nie będziemy mogli pozbyć się nałogów palenia, picia, nadjadania słodyczy, bo one, te nałogi, mają nam zrobić dobrze, pogłaskać, dowartościować, dać coś miłego, przyjemność, prawda? Twój pierwszy obowiązek wobec innych to być naprawdę sobą. Mówią, iż codziennie należy zjeść jedno jabłko ze względu na żelazo i jednego banana, bo zawiera potas, a także jedną pomarańczę z uwagi na witaminę C i pół melona, żeby poprawić trawienie, oraz filiżankę zielonej herbaty bez cukru, aby zapobiegać cukrzycy. Każdego dnia powinniśmy pić 2 litry wody, a potem je wysikać, co zabiera dwukrotnie więcej czasu niż wypicie. Codziennie należy pić aktywnie i tak dalej inny jogurt. Codziennie powinniśmy też zażyć jedną aspirynę, popijając ją wodą, żeby zapobiegać zawałowi i wychylić lampkę czerwonego wina w tym samym celu, plus jeszcze jedną białego na układ nerwowy. I jedno piwo, już nie pamiętam na co. Jeżeli
wypijesz to wszystko razem, to nawet jeśli od razu dostaniesz wylewu, nie masz się co przejmować, bo nawet się nie zorientujesz. Codziennie trzeba też jeść błonnik i tak dalej. Po każdym posiłku należy umyć zęby, to znaczy po aktywie błonniku, jabłku, bananie, dopóki wystarczy zębów. Lepiej więc powiększ łazienkę i wstaw na niej sprzęt audio, ponieważ między wodą, błonnikiem i zębami spędzisz tam dziennie wiele godzin. Trzeba dalej spać 8 godzin i pracować kolejnych 8, plus 5, jakie potrzebują na jedzenie, 21. Jeśli nie spotka cię coś niespodziewanego, zostanie ci 3. Według statystyk zaś 3 godziny dziennie oglądamy telewizję. Ale codziennie trzeba spacerować co najmniej pół godziny. Wnioski zaczerpnięte z doświadczenia, lepiej po 15 minutach wracaj, bo w przeciwnym razie zrobi się godzina. Należy także dbać o przyjaźń, gdyż są jak rośliny. Trzeba je więc systematycznie podlewać. Ponadto należy być dobrze poinformowany, więc wypada czytać co najmniej 2 dzienniki, 1 artykuł z czasopisma, żeby skonfrontować informacje. Ach, trzeba też każdego dnia uprawiać seks, ale bez popadania w rutynę. Należy być pod tym względem nowatorskim, kreatywnym, wzbudzić uczucie pożądania, co wymaga czasu. A co dopiero, jeśli ma to być seks tantryczny, tak tylko woli przypomnienia, po każdym posiłku myjemy zęby. Obliczenia te dają w sumie jakieś 29 godzin na dobę. Jedyne rozwiązanie, jakie w związku z tym przychodzi do głowy, to robienie kilku rzeczy naraz. Na przykład bierzesz prysznic w zimnej wodzie i z otwartymi ustami. W ten sposób połykasz 2 litry wody. Wychodząc z łazienki ze szczoteczką do zębów w ustach, uprawiasz seks tantryczny ze swoim partnerem, który w międzyczasie ogląda telewizję, opowiada ci coś na ekranie. Ponieważ w czasie, gdy szczotkujesz zęby, masz jeszcze jedną wolną rękę, zadzwoń do przyjaciół. I do rodziców wypij też wino, po telefonie do rodziców się przyda. Uf, jeśli zostały ci jeszcze 2 minuty, prześlij to dalej do przyjaciół, których trzeba podlewać jak rośliny. Dokładnie. Szata z to powiedział. Problemy trzeba podlewać jak kwiaty.